A czy ty już masz swój zestaw pędzli? Cześć, w końcu dożyliśmy tych czasów, że w porządnej sieciowej drogerii można kupić zestaw pędzli, które są nawet z dopiskiem, że są profesjonalne. Ich cena jest bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra i dzisiaj będzie ich test, bo dzisiaj je właśnie przed chwilą odpakowałam i razem je sprawdzimy. To zacznijmy od tego, co i jak. Hebe wypuściło 18 pędzli do makijażu. Fajnie zobrazowali wszystko to w ulotce, która jest dostępna w sklepie. A te, na które ja się skusiłam, którymi zrobię cały makijaż, to F03, czyli duży, fajny, puchaty pędzel płaski, którym nałożę podkład i zrobię makijaż twarzy. Przypomina mi on stare, dobre pędzle Hakuro. Tak właśnie charakteryzowałabym jego gęstość i miękkość. Mam też dwustronny F09, nim wspomogę się do konturowania, no i zobaczymy, co da się tą malutką główką zrobić. Chciałam sprawdzić, dlatego że dwustronne pędzle często są bardzo fajne właśnie na jakichś wyjazdach i tak dalej i często dużo bardziej ekonomicznie wypadają pod względem ceny. Kolejny to F04 i tutaj mamy typowy pędzel do konturowania i on przypomina dokładnie ten z Hakuro właśnie swoimi parametrami. Jeśli chodzi o pędzle do oczu, bardzo się cieszę, że są aż dwa pędzle, które są puchate. Jeden taki typowy puchacz do robienia takiej chmurki delikatnego koloru, a jeden puchacz spłaszczony do nakładania i też blendowania. I ten właśnie model to E03. I tak jak widzicie, dokładnie na przekroju. Jest miękki, fajny i zobaczymy właśnie, jak da radę w blendowaniu i nakładaniu cieni. E05 to właśnie ten typowy puchacz do robienia chmurki koloru. Już widzę, że chciałabym, żeby ten pędzel był troszkę większy, troszkę bardziej puchaty, nim wtedy łatwiej się pracuje na całej tej tutaj okolicy. Chociaż ten rozmiar może być dobry, jeśli macie bardzo małe oczy i lubicie bardzo precyzyjnie też pracować. No i mam jeszcze trzy pędzle bardziej precyzyjne. Z krótkim, fajnym, zbitym włosiem E06, który będzie fajny do rozcierania. Fajna kuleczka, która także będzie do rozcierania oraz zaznaczania dolnej powieki czy wewnętrznego kącika oka, czyli E04. I standardowy, coś bez czego mój makijaż nie może się obyć, czyli płaski, skośny pędzel. I on jest nazwany E01. No dobra, to lecimy. Zaczniemy od oczu. Mam już położoną bazę i na puchaty, ten najbardziej puchaty pędzel, czyli piąteczkę, nabiorę waniliowy cień, którym zaznaczę całą tutaj okolicę pod brwią, aż do załamania, żeby wszystko mi się elegancko za chwilę blendowało. Teraz na ten sam pędzel nabieram różowy cień, który daje załamanie powieki. To będzie mój kolor taki pośredni i pierwszy. Jeszcze nie wiem, co dokładnie w ogóle dzisiaj stworzę, ale makijaż tutaj nie gra takiego znaczenia, jak to, jak do tego sprawdza się pędzel. I ten na razie się sprawdza, ale tak jak wcześniej przewidziałam, bo już dobrze znam swoje potrzeby, wolałabym, żeby do tej czynności on był po prostu troszkę bardziej puchaty. Prawdą jest też to, że on na pewno z biegiem czasu troszeczkę bardziej się rozczapiże, bo tak robi każdy pędzel tego typu i może wtedy będzie bliżej mojego ideału. Teraz zacznijmy od rzęs i spotkamy się z tą różową górą. Chcę użyć tego pędzla, który fajnie sprawdza się do rozcierania, właśnie ten kształt, jakichś takich precyzyjnych rzeczy i nałożę tak zupełnie niedbale czarną kredkę, żeby przyciemnić okolice rzęs i właśnie nim będę pracować, żeby rozetrzeć. I fajnie działa. Fajnie, fajnie. Jak najbardziej. Teraz tym samym pędzlem nabieram bardzo ciemny cień i wklepuję go właśnie w kredkę. I teraz łapię za spłaszczony, czyli 0,3 i rozmywam granicę. Tak mocno, jak tylko się da. Teraz czas na fiolet, który pójdzie nam między tym różem a bakłażanem. I przełamię te kolory. Jeden wpada. Ten dolny wpada w czerwień, środkowy będzie wpadać w fiolet, a róż w róż. Trójeczką nałożyłam, a piąteczką rozetrę delikatnie. F3 do podkładu. I co zrobiłam? Nie zmoczyłam pędzla.
Ale to nie będzie na tyle wpływało mocno na jego pracę, jak to, że po prostu zeżre mi dużo podkładów, bo wszystkie do podkładu się pędzle moczy, zwilża, o tak, zwilża. I muszę przyznać, że jest super wygodny i jest miękki. Jest puchaty, gładki, równomiernie rozłożony i to czuć na twarzy w ogóle. Ja lubię troszkę dłuższe włosy w pędzlach tego typu, flat topach do podkładu, dlatego że one dzięki temu są, mają większą powierzchnię i są bardziej miękkie. A ja lubię, jak jest miękko, jak jest delikatnie na twarzy, oczkach, na tym wszystkim. Także do podkładu pędzel super. Już wiem, do czego wykorzystam tą dupkę tego dwutrennego pędzla. Do korektora. Do korektora, bo puchate pędzle tego typu fajnie się sprawdzają. Jeśli potrzebujecie też jakoś konturować nos i jakieś takie małe okolice, to ten fajnie się po prostu sprawdzi, jeśli chodzi o takie twarzowe rzeczy. Jest ładny i równy. To, co już mogę powiedzieć o tych pędzlach, używając tych kilku, to to, że widać i czuć, że one są dobrze wykonane. Żaden mnie nie zaskoczył tym, że na przykład ma jakieś wystające nad program włosy. Ja nie mówię, że tam jeden gdzieś tam wystaje, bo to jest zupełnie normalne, jakoś tam się go wyciąga, ale to, że one są bardzo ładnie i równo zaokrąglone, ścięte, nie ma żadnych dziwnych kątów. A to jest ogromny plus. Zwłaszcza przy pędzlach za taką dobrą cenę, naprawdę. Okej, mamy już to. Teraz pudruję, ale pudruję puszkiem, więc wracam upudrowana. Czas na konturowanie F4 i biorę do przyciemniania puderek i zaczynamy. Ja lubię do konturowania pędzle tego typu, do konturowania policzków, dlatego że one pozwalają na precyzję, kiedy używamy właśnie dzióbka samego tych włosów, ale też można potem kulistymi ruchami trochę bardziej rozprowadzić to całe konturowanie. Teraz róż i do różu użyję tego pędzla właśnie z dwoma dupeczkami. To jest 9, F9. Za dużo trochę wzięłam. Róż chcę policzki delikatnie, całą resztę delikatnie, bo dużo, mocno grają mi te oczy, prawda? Nie ma co tutaj. Za mocno! Za mocno, więc pędzlem do podkładu. Zjem trochę tego. No i rozświetlacz. I użyję tego samego pędzla. Wytarłam go kilkukrotnie o dłoń po prostu, nim wcześniej konturowałam. To jest 4 dla przypomnienia. I połączę te 3 rozświetlacze, żeby uzyskać jeden kolor. Kupidyna. Troszkę nos. Dobra. Okej. Wracam do oczu. I zajmę się dolną powieką najpierw. Wezmę precyzyjny pędzel. A, czekajcie. Tej kulki jeszcze nie używałam. Okej, dobra. Precyzyjnym pędzlem nałożę najciemniejszy fioletowy, ten bakłażanowy, którego tutaj używałam. I kulką tą małą rozetrę go. Ale że tutaj mam dużo, więc na dole też muszę mieć dużo, to na kulkę nabrałam fiolet. I teraz zajmę się rozcieraniem z kolorem pośrednim. Też w porządku. Nie czuję tutaj żadnego kucia, jest bardzo komfortowo. Kulka jest ładnie równo ścięta. I sobie dokładam tutaj, cieniując od najciemniejszego do najjaśniejszego. Tymi dwoma pędzlami właśnie. Żeby całość przełamać kolorystycznie, biorę odrobinę pyłku na tą samą kuleczkę i aplikuję go. O, pięknie. Tutaj wewnętrzny kącik oka. E01, czyli ten skośny, którego używałam do dolnej powieki, do precyzyjnego aplikowania. Wymyłam go sprayem tak na szybko, żeby był czysty i nie był fioletowy. Ale jak widać, jest trochę mokry, jak zanurzam go w cieniu do brwi. I robimy brwi. Dawno nie robiłam w ogóle brwi cieniem, bo ostatnio tak strasznie polubiłam pomady i kredki. Ale zrobimy teraz właśnie takie bardziej miękkie brwi. Ale mam kredeczkę do mocniejszego wyrysowania ich dolnej części, bo po prostu ostatnio tak się zakochałam w metodach właśnie z kredkami i pomadami, że bardzo lubię mieć tą dolną linię brwi taką mocną, mocną. A tutaj wszystko ładnie i elegancko się nakłada.
Okej, i teraz kredką dolna linia. Czas na podsumowanie. Fajne, podoba mi się. Zatwierdzone przez Red Lipstick Monster. Bardzo dobra konkurencja dla wszystkich innych pędzli w podobnym zakresie cenowym. To, co ja tutaj mam, waha się między 12 zł od małych pędzli poprzez największy, który kosztował 35 zł. Cena dokładnie taka jak Hakuro, jakość super porównywalna, a ogromnym plusem jest to, że możemy pójść, pomacać, podotykać, bo Hebe fajnie to rozwiązało, dlatego że te pędzle mamy też na wierzchu i możemy je sprawdzić, możemy właśnie ich dotknąć, doświadczyć. To jest bardzo przemyślane, a to jest fajny taki krok do przodu, bo to nie jest takie popularne właśnie w sklepach, żeby te były też pędzle takie pokazowe do podotykania. Także to jest super. Mam nadzieję, że cała ta oferta tych 18 rozszerzy się jeszcze bardziej. I jeszcze jedna rzecz. Są dobrze dobrane, czyli te propozycje, które są, moim zdaniem są takie, które fajnie przydadzą się wielu osobom, niezależnie od tego, jak bardzo są zaawansowane, ale też niezależnie od tego, jaki makijaż preferują na co dzień, więc wybór pędzli jest bardzo fajny. Oczywiście, jeśli macie swój zestaw i macie to, co macie, to po prostu zajrzyjcie do nich, pomacajcie je, żeby mieć rozeznanie, jeśli jesteście makijażoholiczkami albo holikami, tak jak ja. Jednak jeśli na przykład szukacie swoich pierwszych pędzli początkowych, to jest fajne miejsce, żeby zajrzeć i popatrzeć. Jeśli jednak szukacie czegoś wysublimowanego i jesteście już dosyć zaawansowane, to właśnie tutaj to jest taka podstawa, taka bardzo fajna, przyzwoita podstawa, łatwo dostępna i za dobrą cenę. Więc ja jestem na tak, bo im więcej takich rzeczy mamy w sklepach, tym jest bardziej konkurencyjnie, tym wszyscy muszą się lepiej starać i proponować nam, konsumentkom, konsumentom, jeszcze lepsze produkty za lepszą cenę. Czyli wszystko w porząsiu. Jeśli się podobało, jeśli ten test był ciekawy, dawajcie kciuka w górę i już zaraz będzie milion robaczków. Także jeśli nie subskrybujecie, a oglądacie mnie na stałe, to śmiało subskrybujcie, żeby być w tym milionie wyjątkowym. Dobra, dzięki, do zobaczenia, cześć!